wkurzenie po sobotnim meczu już gdzieś tam wam przeszło? No, ja mam nadzieję, że nie, że zawodnicy będą szczególnie na meczu bardzo mocno zmotywowani do walki, do osiągnięcia dobrego rezultatu. No, gdzieś tam jeszcze siedzi w głowie na pewno i mam nadzieję, że poradzimy sobie z tym i to przyniesie się skutek w postaci dwóch punktów w kolejnym meczu w Legionowie. Analizując już teraz na spokojnie, co było przyczyną tej porażki? No z tego, co tam wyciągamy wnioski, to przestój, który nam się trafił w tej drugiej połowie i nad tym pracujemy, żeby już takie przestoje nam się w przyszłości już nie zdarzały. No na pewno troszeczkę słabiej zagraliśmy w obronie, szczególnie to było rażące, kiedy graliśmy w obronie w przewadze, traciliśmy bramki. Myślę, że tu też słabsza troszeczkę postawa niż zwykle, postawa bramkarzy, szczególnie przy rzutach z drugiej linii. To wszystko zadecydowało o naszej porażce z Kwidzynem. Jak Robry pracuje, żeby więcej nie było takich przykrych, niemiłych niespodzianek? Nie, no jak zwykle pracujemy nad wszystkimi elementami, bo akurat ten mecz z Kwidzynem wykazał, że tam, gdzie zagraliśmy słabiej w jednym elemencie, na przykład w obronie, nie potrafiliśmy tego zrównoważyć innymi fazami gry. No i w tej chwili pracujemy nad wszystkimi, żeby one były na odpowiednim poziomie, a żadna nie schodziła poniżej przyzwoitego poziomu. W sumie prawie niczym się nie różnią. No, analizujemy błędy, które robiliśmy. Staramy się już nie popełniać ich w kolejnych meczach i wydaje mi się, że to już zaprocentuje w Legionowie. Dwa punkty wrócą z nami z Legionowa? No jesteśmy pełni nadziei, po to tam jedziemy.